22 października obchodzimy wspomnienie świętego Jana Pawła II. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 22 października 1978 roku Jan Paweł II rozpoczął posługę papieską. 22 października to dzień, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II oficjalnie rozpoczął swoją papieską posługę. To właśnie wtedy wypowiedział pamiętne słowa: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Jego blisko 27-letni pontyfikat był pełen wydarzeń, spotkań z milionami wiernych i gestów, które pozostawiły trwały ślad w sercach wiernych na całym świecie. Dziś warto przypomnieć sobie niektóre z nich, które pokazują, jak święty papież Jan Paweł II zmieniał życie ludzi często jednym prostym uśmiechem, słowem czy też uściskiem dłoni. Święty Jan Paweł II urodził się jako Karol Wojtyła w Wadowicach w 1920 roku. Został papieżem w trudnych czasach dla całej Europy. Był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym od ponad 450 lat papieżem spoza Włoch. Jego pontyfikat trwał 27 lat, co uczyniło go jednym z najdłuższych w historii Kościoła. Jan Paweł II był nie tylko głową Kościoła, ale także autorytetem moralnym i duchowym, przywódcą dla ludzi różnych wyznań i narodowości. Spojrzenie, które przenikało wielu ludzi, którzy mieli okazję spotkać papieża Jana Pawła II, osobiście podkreślało jego głębokie, wręcz przenikające spojrzenie, które pozostawiło trwały ślad w ich pamięci. Jan Paweł II miał wyjątkowy dar wyłapywania jednostek spośród tłumów, które go otaczały, co sprawiało, że każda osoba czuła się wyjątkowa. Osoby, które spotkały Jana Pawła II, twierdzą, że potrafił on w pełni zaangażować się w chwilę, a jego autentyczne zainteresowanie rozmówcą było kluczem do wyjątkowości tych spotkań, niezależnie od miejsca na świecie. Modlitwa, która łączyła. Modlitwa stanowiła nieodłączny element codziennego życia Jana Pawła II, będąc dla niego nieustannym źródłem siły i duchowego wsparcia. Był papieżem o wyjątkowo głębokiej duchowości, dla którego modlitwa była nie tylko codziennym rytuałem, ale przede wszystkim bliskim spotkaniem z Bogiem. Ludzie, którzy mieli okazję widzieć go podczas modlitwy, wspominają tę chwilę z wielkim wzruszeniem, gdyż było coś niezwykłego w tym. Papież całkowicie pogrążał się w modlitwie, jakby otaczający go świat tracił znaczenie. Jego skupienie i oddanie były tak intensywne, że w tych momentach wydawał się być innym duchowym wymiarze. Nawet w najbardziej publicznych chwilach swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II nigdy nie zapominał o tym, skąd czerpał siłę. Modlitwa była jego nieodłącznym towarzyszem, pomagając mu zmagać się z wyzwaniami życia, zarówno tymi osobistymi, jak i wynikającymi z jego roli duchowego przywódcy. Gesty, które wyrażały więcej niż słowa. Papież Jan Paweł II był mistrzem wymownych gestów, które często przemawiały silniej niż jego słowa. Pamiętamy jego uścisk z zamachowcem. Jego pamiętny uścisk z zamachowcem w 1981 roku jest jednym z najpotężniejszych symboli przebaczenia i miłosierdzia, jakie świat kiedykolwiek widział. To wydarzenie wstrząsnęło nie tylko wiernymi, ale także ludźmi różnych wyznań i światopoglądów, stając się świadectwem jego głębokiej wiary oraz niezachwianego przekonania o mocy chrześcijańskiej miłości. Każdy jego gest wobec pokrzywdzonych, słabszych był wyrazem głębokiego współczucia i troski o drugiego człowieka. Jego symbole pełne delikatności i empatii
odzwierciedlały istotę jego nauczania, miłość i bliskość Boga w codziennych działaniach, święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, a w 2011 roku został beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI. W 2014 roku papież Franciszek kanonizował go, uznając za świętego Kościoła katolickiego. Jego święto przypomina wiernym o wielkiej sile wiary, wytrwałości oraz o roli, jaką odegrał w budowaniu bardziej sprawiedliwego i pokoju świata. Chociaż 22 października nie jest świętym nakazanym, co oznacza, że wierni nie mają obowiązku tego dnia uczestniczyć we mszy świętej, pomimo to Kościół zachęca nas, by w dzień wspomnienia świętego Jana Pawła II zwrócić się do niego w modlitwie, prosząc o jego wstawiennictwo i pomoc. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nigdy nie miałem wątpliwości, że służę świętemu, tak o papieżu Janie Pawle II pisze w książce Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II, jego drugi sekretarz, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który był przy nim przez 9 ostatnich lat życia. Widziałem jego świętość z bliska, widziałem, jak żył Bogiem, jak zaczynał dzień, leżąc krzyżem na podłodze sypialni, jak kończył apelem jasnogórskim, modlił się za każdego, kogo spotkał. Modlitwa była treścią jego życia i lekiem na każde zło. Nigdy nie rozstawał się z różańcem, wspomina metropolita lwowski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy.